No jakościowo go przebijam. No ale no minusy swoje zrobiły. No na chwilę będziemy musieli się cofnąć, no. Co poradzimy. No ja teraz mam 182 dukaty po całej tej wojnie, więc to jest akurat dość sporawo. No bo i tak mamy 20 lat w sumie. To ja chyba tak zrobię, CK Kielce, że wezmę te wszystkie misje, odpalę, które mogę od Tymura i lecę tego Mugala. Deklarburgu Jarad. Jeszcze ty Deli bym musiał podbić do końca. A, tylko że ja też tak do końca nie mogę. Czekajcie, bo te misje tutaj to muszę mieć. Te dwie prowincje dostanę Shock Damage, Manpower Recovery na 20 lat. I ostatnie są te. Dobra, czyli jedna wojna z Deli jeszcze. Zanim to, no to trochę się pospieszyłem, no ale trudno. No to zrekrutujmy armaty i lecimy na wojnę. Po co rekrutować kawalerię? Bo to zawsze jest trochę lepsza jednostka, no, od piechoty. A jak widzisz, nie mam problemu z inkomem. Kawaleria dopiero po którymś 17 techu jest bezużyteczna? Dobrze pamiętam? Wiem, że po którymś techu rzeczywiście kawaleria staje się bezużyteczna, tak? Ale to jeszcze nie jesteśmy na tym techu. Bo to jest jakiś late game. Totalny. Ogólnie kawalerii się nie używa przeważnie dlatego, że jest po prostu za droga w stosunku do piechoty, którą możesz mieć w tej samej ilości. Znaczy w stosunku do piechoty, którą możesz mieć dwa razy więcej za tą samą cenę praktycznie. Więc to się po prostu nie opłaca wtedy. No ale jak cię stać, możemy też road system wreszcie budować. Wszędzie w sumie w naszych prowincjach. Bo to jest dodatkowy budynek, więc nic się złego nie dzieje. Dobra, Gujarat niech mi daje hajsy. Uzbek mi dał pieniądze, to teraz Deli. Raz, dwa, trzy. Walić koalicję. Nazwiemy polską platformę Husaria. O Boże, nie tą prowincję zdewowałem. Boże, mój jedyny. Co za blondyna. Co za blondyna. Lukas, ty idiotko. Za dużo rzeczy naraz, no. I w sumie tu powiem wam szczerze, że to byśmy mogli a Head of Time wprowadzić, gdybym nie miał tych prowincji do... O, wyjebiście. No i daj mi, Jampur, tą jedną, jedyną prowincję, którą chcę, bo pieniądze. I tworzymy sobie Mugala. I módlcie się, żebym się nie pomylił w klikaniu przy tworzeniu Mugala. Naprawdę. Nie, no na razie nie było żadnej wojny dzisiaj z teamem tym sunnickim. Ale będzie dzisiaj wojna z teamem sunnickim, nie bójcie się, nadejdzie w swoim czasie. A, że kiedyś, tak? To tak, no to już były wojny. No bo zobaczcie, no już mamy troszeczkę jesteśmy wbici. My pamiętajcie, że my mamy to ograniczenie, że musimy lecieć misjami. Więc póki nie zagarniemy na przykład tych prowincji, no to nie możemy lecieć dalej i podbijać prowincji. I w zasadzie teraz widzę, że musimy też zdobyć nie Sardynię, tylko Korsykę. Nie wiem czemu nie podbija Lotaryngii, szczerze mówiąc. No powinien ją podbić, no bo agresywnej ekspansji przecież nie dostanie, tak? Bo nie ma już z kim dostać. Zresztą nawet jakby dostał tą agresywną ekspansję, to już jest to bez znaczenia teraz tam u niego. Dobra, to weźmiemy. Jestem zacofany w dyplomatycznych, no aż trudno. Fokus zmienimy potem na dyplomatyczne. Dobra, tu misje wszystkie wzięte. Prowincje okorowane. Jeszcze prawie. Muszę mieć dla misji mugalskich stolicę w Indiach? Nie wiem, też bardzo dawno nie grałem Mugalami, więc nie odpowiem. Nie, zaraz zobaczę. Ale nie kojarzę, żeby był to wymóg misji, że masz stolicę mieć w jakimś kraju, znaczy w konkretnej prowincji. Nie, tak, no chyba. Nie będę ufał. Widzą mam ufać, weź. Kto normalny ufa? Kto normalny ufa widzą? Coś tam robią w Holy Roman Empire, a Lukas tworzy Mugala. No we cannot abandon our roots. To mam chyba kliknąć, nie? Owns Korla, Hor, Al Province, ble, ble, ble. Żeby to dostać, muszę mieć ziemię koronną 50, okej. Okay. Ale to dostaję. To Ward Legalist, to dawaj mi ten legalizm. Ale nie dostałem, chyba nie, dostałem trochę tych trochę claimów dostałem, no ale nie dużo. Co są za National Tax Modifier? No, nie używaj. Nie używaj. No i Gavering nam się zwiększył teraz troszeczkę. Jak widzicie, doszły te state'y kolejne, których w ogóle nie ogarniam. No i ja muszę teraz to zacząć wszystko klikać tutaj, no. Tolerancja, Religious Unity, ble, ble, ble. O, tą misję też weźmy. I mi się zdaje, że będę miał chyba problem. Tutaj mi... O, to jest mocne. Kolejny minus 5% developmentu. To nie, to jest mega słabe, nie klikać tego. To słabe jest, nie używać, to trzeba. No i monopole, no ale monopoli nie wezmę. No. Patrzcie, minusowy income mam po zmianie na Mugalsów, a to dlatego, że centrum handlu trzeba to z powrotem przenieść. To może stolicę sobie tutaj przeniosę teraz, żeby to jeszcze poddewować do Shia czy Teheran. 115 income'u.
bo jakiejś innej prowincji, czekajcie, tu mamy to, to 33 dev. Ja wiem, przeniosę o, tutaj, event, zwrócę tam z powrotem. Na plus 20 morale. No i patrzcie, teraz znowu przeniosłem stolicę. Nie pojawiło. 156, no ale i tak jesteśmy 50 golda do tyłu. Nie wiem czemu. Totalnie nie wiem czemu. Jest... Czyli zwózkowałeś się. Co zrobiłem? Zwózkowałeś się. Co, zwózkowałeś? Nie znam tego słowa. No, kraj sobie zwózkowałeś. Miałeś lepszy, a teraz masz gorszy. A, no tak. Lukas jak zwykle nie ogarnął. Lepiej by miało spisował kraj. Czeka Kielce, daj mi pieniądze na instytucję. Ale czekajcie, powiedzmy sobie ten hajsy w sumie wprowadzę to instytucję. To są z pożyczek? Tak, no przecież to jest tylko inflacja. Teraz ty tańszych możesz. No nie, a mam te tańsze? A no mam przecież te tańsze jako ci też. Kurde. Jednoprocentowe. No nie, no trudno, nie wziąłem tego tym razem. Ziemi nie mogę sprzedać, bo potrzebuję jakąś misję tutaj. Trade ideas bierzemy i zmieniamy w sumie fokus na kilkadziesiąt lat na trade'owe. Income mi spadł jakieś 30 golda, force limit mi spadł jakieś 20 i nie mam żadnego pojęcia czemu. Naprawdę, nie wiem czemu mi to spadło. No dobra, no to teraz trzeba lecieć na wojnę w takim razie, żeby tutaj to zacząć wszystko podbijać dookoła. Zaczniemy od Sindu. Ale no Cassius Belli, nie mam Cassius Belli na to. Beat Spy Network. No to ewentualnie tych na północy zaczniemy. Czyli to jest tributariusz Mingu? Co jaja robią? To co, wszyscy lecimy na Ming? Bo tak się składa, że właśnie reformę przeprowadził, więc... Leci wojna z Mingiem. Lecę wojnę z Mingiem. Od Mingu wezmę hajsy tylko. Jak już mamy tą wojnę z Mingiem, to tutaj wyślijmy najemników. I to spisujmy. Teraz polecimy wojnę z Mingiem totalną. No trade mi się zmniejszył rzeczywiście, ale z taksów jakbym też mniej zarabiał. A Ming w sumie, jak jest teraz na tych minusach, to ja mogę tak rozbić. Ewentualnie może doprawić do upadku Mingu. Bo teraz jest ta era reformacji, tak? Jak ja teraz spalę Ming, to Ming ma Ming Plosion, nie? I tam będzie niezły burdel, bum bum, że tak powiem. No i zlećmy na Ming w takim razie. O, ale kar, ale będzie wpiernicz. Bum bum, na minusach, a armia Mingu i tak nie istnieje. My tutaj się wbijajmy. Teraz wszystko tu będę musiał ostate'ować, bo w zasadzie wreszcie mogę to zrobić. Zaraz się też wrócę jedną armią. Bo to brać tą politykę, national manpower minus 10%, ale korupcja w dół to jest tak trochę mech. Ale power costów też nie wezmę. To mogę wziąć gathering za 5% i to wezmę. Dobra, lecimy na dalsze fortyfikacje Mingu. 92%, i to jeszcze nie padło, no co to ma być? Dobra, może jakąś bezpośrednią wojnę po tym Mingowi wypowiem coś takiego. Nigdy nie wygrałeś gordą wojny z Mingiem, a to jest tak łatwe. Zwłaszcza jak Ming, znaczy może być problem rzeczywiście z Mingiem, jak ma te na plusie wszystko, ale jak ma na minusie, tak jak teraz, to są najłatwiejsze wojny, jakie możesz toczyć. No ładnie mu na dewastacji nabijam, więc to jest wyjebiste. No ach, ten Ming, no. Ale serio, no to jest najlepszy moment do atakowania na Mingu, jak przeprowadza reformę. No i w sumie też nie chcę go szybko pisać, żeby rzeczywiście ta dewastacja trochę tutaj dłużej się ponabijała i te punkty zaczął tracić. To 60% zanim ja tutaj to uzbieram, to trochę minie. To nie... To też 6%, o, wyjebiście. I niech spada Ming z tej wojny. Bo kopalnię złota kliknąłem? Ja! To zjadamy Jarkand. Więcej nie potrzebuję. No i lecimy teraz na naszego tutaj bazowy cel. To op, widzicie, construction cost zmniejszony jeszcze dodatkowo. Mamy 48, więc też podewołuję zaraz jeszcze bardziej. Tą misję będę miał do wypełnienia. Tu się zbierzmy. Tu już wojskiem wracamy, będziemy zaraz kończyli tą wojnę. I tu była ta misja. Local productions i dostaję kolejne claimy, ale to nie jest ta misja. Ta misja land owner, to potrzebuje 50% jeszcze. I state maintenance na 25, gathering progress mi wejdzie. I będziemy mieli 250 więcej gatheringu jeszcze więcej, więc to jest wyjebiste. I tu budujemy teraz manufaktury na manpower. Tego nie mogę, bo jest pod okupacją, więc tu musimy ten przejrzeć jeszcze cały region w sumie. I następcy trzeba się pozbyć, bo jest słaby. Więc się go pozbyliśmy. Co ja chciałem teraz? Ktoś pamięta, co ja chciałem? Nie pamiętam. Weźmy to. No, podbić Indie chciałeś. To manufaktury do manpowera niech się budują. Kończymy tą wojnę. Czyli atakujemy ich nie w 80, a w 90, tak? O ile ich w ogóle atakujemy. O ile ich w ogóle atakujemy, chcemy atakować. A wiem, co ja chciałem state'y tutaj ogarnąć. Dobra, wojna z Jampurem i w sumie wyślijmy naszych tutaj najemników też do udziału w tej wojnie. A nie, tutaj jest kraj, który możemy jeszcze wypisować szybko. Ale Mugala to wziąłem głównie po claimy, tak? Wziąłem Mugala po claimy. No i przez to, żebym mógł tutaj trochę więcej popodbijać, bo w sumie się nudziłem. No i w sumie fajnie będzie teraz... To teraz zrobimy, to będziemy mieli teraz tak, goods produce trade odpalone.
W dalszych tych... Tutaj nie wiem, czy mam coś lepszego. No tutaj mam ten Gavering. Gavering 150. Dużo Gaveringu ma Mughal, co jest wibiste. Tutaj jeszcze dostajemy Gavering, capacity plus 250%. Production, Early Army. No i potem to już nic w zasadzie takiego ciekawego nie mam. No tu mogę ewentualnie jeszcze Gavering zmienić na to. Jakbym poszedł w Rajputsu, dodatkowe 5% dyscypliny, tak? A Rajputsi sami w sobie mają 5%, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to byłoby piechota ze 130 dyscypliny, co jest... No takie, okej, dobra, tu 5 lat trusa chcę, więc nie bierzemy nic od nich. Ale to zdobywajmy te prowincje, jeszcze ostatnia tutaj. No i w sumie z Jampurem też skończymy za chwilę wojnę. Z tym też możemy mu zresetować ewentualnie, bo od Jampuru możemy wziąć tak, tysiaka na bank, bez war repsów. No, tysiaka jeszcze, prawie tysiaka. Czekajcie, tamtą misję zrobiliśmy, więc możemy teraz tak, zacząć sprzedawać ziemię. Tak, tutaj to bym musiał mieć powyżej 60%. Jak to zrobić? Power z manufaktur, niech się buduje. No i mamy 300 tysięcy force limitu jako Mughal. Kończymy wojnę, bierzemy hajsy, te prowincje. Dzięki. Korujemy dalej. I teraz tak, trusa mogę zresetować na kim? Tu nie, bo jest breaking truce. Tu nie, bo jest breaking truce. Ino Cassius Belli miałem... O, właśnie miałem claimy robić. Więc zróbmy na Sint Cassius Belli. Malwaj to i tak mi wejdzie do koalicji, czy poprawię, czy nie poprawię, jeżeli się tu jakaś mi zawiąże. Bachmanis może być naszym tutaj sojusznikiem chwilowym, żeby mi się ta koalicja nie zawiązała. Jak pobijemy to wszystko tutaj, to Bachmanis zrywamy. To niech mi się koruje. Produkcja, więcej produkcji. Więc my musimy tutaj całą siłą lecieć w tą stronę. Ale zobaczcie, on już ma 400 tysięcy wojska w polu, 407 tysięcy zapasu. No to są chore liczby. No bo oni teraz liczbowo, no to po prostu czekaj, no. Albion 177 tysięcy plus Holy to jest ile? 750 tysięcy wojska, oni mają w W2, więc Polsza może sobie nawet nie dołączać, bo ma 78 tysięcy. Oni we dwóch mają więcej niż my w trójkę, no. Chociaż nie, pierdzielę teraz. Polska ma nic, mamy prawie. Więcej. Nie, no więcej my mamy. Więcej mamy. Kurczę, pierdzielę. No i teraz najlepsze. To muszę teraz tu przetransportować. Poszła wojna. My zaatakowaliśmy? Witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu LUKAS. Nie, Reconquest. No wiesz, że jeszcze nie mam to wszystkiego. Czemu ten fort ci tak padł? Nie wiem. Ukradli nam fort, co to ma być? Boże, czemu ty zrobiłeś takiego staka? 25, 5, 30. Zrób tak, żeby mieć te z 15 tysięcy przewagi piechoty. Boże, jak on mnie niszczy. To jest są masz minus 2. Jeszcze w 90 fajerze dostałeś. 123, 105. No jakościowo go przebijam. No ale no minusy swoje zrobiły. No na chwilę będziemy musieli się cofnąć, no. Co poradzimy. Ewentualnie mogę ci... bo ty możesz tutaj tych najemników najbardziej rekrutować. Czekaj, żeby na minusach się z nimi bić, żeby się znowu tak durnie tutaj nie wpierniczać. Kurde, jak im to szybko wszystko pada tutaj. To może wykorzystajmy tu, jeżeli teraz nie tiknie, to się w nich wbijajmy. Ale to zawsze ich po prostu będzie coś kosztowało, tak? Ewentualnie mogę nie dawać mojego staka tego... Czekaj, bo tu jest bez generała. To ja mogę zrobić tak, że dam tutaj tą jedną armię, co ma armaty i tak dalej, nie będę jej rzucał do tej bitwy, w razie jakbyśmy przegrali. To powiedz, jak będę miał dosyłać staka. Ja tu na razie mam niestety tylko jeden stak. No mówię, coś mając z armatami w tyłkach, no. No dużą mamy przewagę jakości wojska. No ale za chwilę będę mógł brać kolejną technologię, więc... Ej, to ja może im zrobię teraz backstaba tą moją drugą armią. Bo zobacz, mają tak rozstawione, że ja się w to wbić mogę. Ty lecisz, dobra. A! Góry, zauważyli. No to fort odbijaj w Bernie. Jeszcze moje wojsko dochodzi, więc na razie to dosłałem to bez armat wszystko. No, dojdzie, moje wojsko dojdzie? Nie no, już chyba na spokojnie. Dobra, wygramy to. A ty tam roboty, dobrze robisz, Polak, bo odciągasz im wojsko stąd. Mhm. Jaka bit... Ej, ile wojska stracili? 300 tysięcy? Do naszych 200. A wiemy, że my jesteśmy ludnym narodem. Dobra, tutaj nam się udało ich przepchnąć. Dobra, to ja się cofam, CK, żeby mi się ten manpower odnawiał. Czekaj, czy jeżeli okupacja będzie mi przekazana, to będzie mi się szybciej odnawiał, czy nie? Nie wiem, Polska jakaś jest
kompletnie do niczego, nie wiem w ogóle o co chodzi. No bo to, tam chyba gra ktoś nie ogarnia tą grę, no. Ale to co, jakościowo cię nie miał, że 110 dyscyplin tylko ma? Czemu tak mało? Morale miał więcej, ale stracił. Kiedy o, Stellaris? O kurde, miał być w tym tygodniu, ale nie będzie. Chyba, że na streamach będzie. Bo mam ochotę już na Stellaris, mam pomysł na odcinek, ale jakoś tak dużo tych gier teraz wychodzi znowu innych. Czy to jest ostateczna wojna? Nie wiem, czy to jest ostateczna wojna, bo powiem szczerze, że ledwo daliśmy radę. Na razie wygrywamy przez to, że oni tego nie traktują jako ostatecznej wojny, bo oni poszli w overcapa, zobaczcie to. 300, 500, 53 tysiące, tak? Gdyby mieli całą armię... O, nie przyjąłeś mi Royal Mariażu, czuję się obrażony, CK Kielce. Krucjatę rzucili na nas, ale beka! Wyjebiście. Krucjata im coś daje? Tak! Zwiększa przyrost manpowera. To tyle. I 10% do morale. Tak, 10% do morale, więc to jest wyjebiste, że to zrobili. No ja dopiero te staki ogarniam, kurde, się zagapiłem trochę. Bo jestem beznadziejny w tego typu starciach. No dobra, no trzeba się poduczyć. Ja, no, z drugiej strony idziemy ten, jak coś to... Z tej strony, gdzie jest fort. A do kogo mówisz? Czy ja mam tam wojsko? Bo już zgłupiałem w tym momencie. Dobra, widzi się. No, chyba będzie. Dobra, padło mi morale. Bo się wycofały ten. Dobra, czyli tu wygrywamy. Czyli ta na Wivers będzie wygrana, to dosyłamy tak, to na tym forcie. Dobra, dobra. No i damy radę. To powinno być wygrane na Wivers. Bo weszli na minusa. Znaczy to na pewno, ale... No jest wygrane. O tym z lewej znaczy, trochę mówię. Dziką taktykę zastosowałem, więc... No, to dostajemy jeszcze bonusowe role na Siege. O, fajnie. Tak wipe'a mu zrobisz. Nie wiem, czy zrobię stack wipe'a, ale na pewno bonusowe role na Siege'u dostajemy. Znaczy nie no, bo ogólnie to katolicy powinni wygrać tą wojnę mimo wszystko, no. I wygraliby te bitwy, gdyby dobrze dosyłali by mieli, dobra, i mieliby wojnę. Znaczy armię. No, to mają 60 na tyłach, ale to ta 60 nie dołączy. Kurde. Dwa minusy? O kurde. Dobra, nie powiem jakich mi losuje generał. Bardzo złych. Szkoda na tych słów. Dobra, do tej bitwy muszę to... Kurwa! Jak? Uda nam się uciec. Spalili ten fort? A jest spalono, okej, dobra. To wszystko tłumaczy. Trzeba wcześniej wysyłać. Dobra, armaty tu chociaż wejdą teraz do pierwszej linii. A tam ci stoi jakiś stack duży z tyłu Andaluzja, wiesz? Widzę. Okej, dobra. Myślałem, że zapomniałeś. Dobra. Dobra, wygraliśmy tą górę. A razy większe straty mieli. Ale widzisz, no dzięki temu, że go tam odciągasz, my tutaj wygrywamy te bitwy, no. Możesz przegrywać tam cały czas. Tam masz manpowerową czy najemnikową armię? Dwie manpowerowe, dwie najemnikowe. No to wyjebiście. Ale jak tylko ich zobaczę, to ja spadam z tego fortu, bo to bez sensu. Nie, no tutaj to walenie w ten fort to jest czyste samobójstwo. Tak. Jak tylko ich zobaczę, to uciekam. Jak tam z manpowerem stoimy? No mamy 122 tysiące, ja już palę profesjonalizm. No ale ja też nie byłem gotowy na tą wojnę, bo no, za późno zacząłem rekrutować armię, więc sam sobie jestem winien. Kurde, jakiego pecha my tu mamy z tym fortem. Ja tu muszę się cały czas patrzeć tu, bo oni tu stoją dalej. No i dobrze, weź ich tam cały czas ciśnij. Bo przez to, że ty tak musisz tam patrzeć, my tutaj, wiesz, mamy ogarnięte i widać, że się gubią. To jest wyjebiste. Mamy wtedy, wiesz, szansę na to, że nam się uda sobie tutaj to przeprowadzić jakoś skuteczniej. Szyki generał akurat teraz zginął, co za pech! Co za pech! No dobra, no z tej bitwy to się wycofuje, po prostu. Nie ma sensu jej toczyć. Ty ostrzelałeś tutaj tą fortecę? Nie, bo nie mam punktów militarnych. No to zejdź, to ja ostrzelam. Cały czas ty dowodzisz, ale nie tą fortecę, tą niżej. No czemu mi cały czas pokazujesz, że ty dowodzisz? Tam jest ten dobry generał, więc... No mamy jeden minus, więc jest do przeżycia, no. No to już jest chyba koniec ich posiłku, więc chyba mamy znowu przewagę. Ale ta bitwa nas dużo kosztowała manpowera. Chyba im się linie złamały, bo takie tiki wchodzą jakieś dzikie. Dosyłasz CK Kielce, czy ja dosyłam? Nizari dosyłam linię na marnie. Walczę na drugim froncie. Dobra, to niech wejdzie mi ten mój czysty manpower. Znaczy czysta piechota. Dobra, już chyba mi się załamały teraz. Chociaż... Nie, już nie mają rezerw. Armaty w pierwszej linii. Tu już jest farma manpowera. Tak, spojrzysz Unię Europejską, to nie to było popularne. Kurde, no najgorsze jest to, że zobaczcie, tutaj w zasadzie byśmy musieli teraz na te forty na południu polecieć, żebyś wejść jakoś z zabezpieczeniem. No bo teraz, to szczerze mówiąc, całą tylnią flankę prawie mamy odsłoniętą. Też nie, no ty masz tu armię, ja mam tu armię. O, czekaj, idzie Bretol. Nie, na wszelki wypadek spaliłem Paryż, jakby przez niego chcieli przechodzić. Idę do Numeros, bo to też będzie fajnie do obrony.
na Valua możesz pójść? Ja idę na Warszawę znowu. Valua. Wbić się w nich? No. Spróbuj tam ich odcinać przez Picardii. Próbuj przez Picardii odcinać. No nie, bo tutaj strasznie dużo siły lecą. Ale jak ich odetniesz... Nie mogę tam robić. Nie macie kanon staka, czekaj. Mam kanon staka. Nie. Czekaj. Koks jest tylko 10 tysięcy armat. Może on wysyłam tam. Kurde, dorwę ich? Gdzie? A tu. O, szajse, no rzeczywiście. A, Jezus. Bo to była armia najemników. Szajse. No dobra, z 20 im złapałem. Idź na Picardii. Tu nie wejdę. Ej, oż mordę, jeżdżę, co tu dalej na mnie idzie? No wbiłem się w to, Ale przecież to mnie zniszczy. No przytrzymam te i wygramy te bitwy, ale chyba nie wygramy. O Boże, tutaj jest jeszcze to. Tą bitwę wygram raczej, ale tą na dole przegram. No to wycofaj się, spróbuj się już wycofać. Bo on będzie musiał ten... No dobra, próję na ciebie, na górę. Ale to dobrze, no specjalnie po to zostawiłem, tak? Może Polska się rozwala. O, 15% bym powiedział. Jeszcze się wbił z takim tym. Pytanie po co zostawiłem, żeby ta armia ich jak najdłużej trzymała, no. Dobra, biją się armaty już w pierwszej linii? Nie, jeszcze nie. O kurde. Czekaj, sprawdzę w Ledgerze, czy... Dosi ich, bo nie wiem, czy ich utrzymam. A, ty tutaj doszedłeś. Aha, dobra, tą bitwę wygramy. Ej, jeszcze tutaj lecie gra. Dobra, jak tą wygramy, to idziemy na Arteję od razu. Ja próbuję nas odciąć. Ta. Jest! Dobra. Jest! Fuks! Jest. Ale to nie będzie stąd. No nie będzie, ale nadal trzymam trudno. Co ja mam takie duże morale, czy to ceka jest? Nie, ceka jest, a jest. No przegraliśmy tą na górze, o cholera, będę dostałem z takłaj całej armii. Co za zjebane! Dobra, więc Andaluzja. No co za bug! Andaluzja się wycofała. Dwa stakwipy dostałem? Ale ja też dostałem stakwipa, więc wiesz. I Albion dostał stakwipa i ten. Też dostałem, no. Dobra, ja chyba palę cały manpower, znaczy profesjonalizm cały palę i lecę w najmusów, no. No ale ty znowu ją okupujesz. I serio, tam pali jego te prowincje, żeby dwa stacje miał. To tylko 5 punktów militarnych, ale to mocno dewastuje jego gospodarkę. Nie mogę tego palić, bo 16 technologia będzie za chwilę. Bo jeszcze nie masz 16. Dobra. Kurde, ciężko, bo to teraz będzie ci łatwo flankować. Znaczy teraz mamy trochę przerąbaną sytuację, bo to jest dużo fortów. Dźwica. Tak. Albion wojska nie ma? Nie wiem. Już... 100 tysięcy ma niecałe. Macie ustawione force limitami, no tak to wygląda z naszej strony, tak to wygląda z ich strony, ja za bardzo się temu nie przyglądam. Najemników chcę wziął to ma. Ale ekonomią nas robią, no. Albion i niestety tego, Holy Roman Empire stać na to, nas nie stać na taką armię. Oczywiście nie może zabraknąć spalenia królikowi stolicy. Kusi mnie, żeby się cofnąć jakąś armią i jednak ten fort w Avargę zdobyć. I chyba tak zrobię, no bo on teraz nie ma jak tu dojść w sumie. Ciężka ta wojna, ja pierdolę. No ciężka już, no ale czego się spodziewać, jak mają taką przewagę liczebną? Oni się chyba boją, nie wiem, bankruta czy czegoś. Coś im nie idzie, bo powinni nas zmiażdżyć w tej wojnie. No właśnie, mi już doszło to... to moje wojsko tutaj 5 lat idzie, naprawdę. Następnym razem je tutaj zostawiam, całą moją tą armię piechoty. A czy ty chcesz te 3 prowincje na dole zabrać tylko? 3 prowincje i kasę. Bo nic więcej nie możemy, bo idziemy misjami, tak? I tak było ustalone, więc najpierw to musimy zrobić, żeby kolejna wojna była większa. O coś więcej. Nie możemy nic więcej wziąć. 3 prowincje bez kasy. Jak 3 prowincje bez kasy? No przecież to... Chre, to jest taki majątek, no to dobra. Straciliśmy to idzie... i my straciliśmy bardzo dużo ludzi. 3 prowincje bez kasy. To idę idę się spytać Andaluzji. Kurde. Albo inaczej, ile kasy? A nie wiem, ile tam jest. Idę się go spytać, bo on tak powiedział, że kasa. Jezus, on chce, ja w życiu tutaj pieniędzy nie widziałem, ile on chce. A ile on tam chce? 8335. No to co to jest dla chre, które zarabia 500 golda? Jesteśmy się w stanie zgodzić na 2000 dukatów. Jak 2000 dukatów? Czekaj, to ja tu biorę cekanik. No, mamy 2000 dukatów. Ale to przecież to nawet, to nie jest nawet na te. Jesteśmy się w stanie zgodzić na 2000 dukatów i 3 prowincje. O, dobra. Zgodzą się na 2000 dukatów i 3 prowincje. No dobra. Dobra, to musimy puścić dzień i ten. Dobra. Cupcio, wygraliśmy. Znaczy, musimy wrócić mój przydupas. Szczerze mówiąc, to wolimy bić się bardziej w kolejnej wojnie z nimi. Znaczy nie dlatego, że będzie nam łatwiej, tylko dlatego, że będziemy mogli im więcej zabrać w kolejnej wojnie. My się o nic wartego uwagi nie możemy bić. Tylko o to. A kolejna wojna... To Polska już będzie słaba, bo spadnie to. Frankia nie istnieje, więc nie dostanie bonusu do morali. Ale w erze absolutyzmu Frankia by miała 20% do morali.
a nie ma franki. Jezus, jakie straty na minusie. No na minusie, no to czekajcie, to trzeba tego, zrobić save'a i obgadać tą wojnę. 2 miliony były, 2 miliony 700 tysięcy po naszej stronie. No tak, no mamy 2 miliony... A po nich? Nie wiem, dużo. 2 miliony 600 tysięcy i 150 tysięcy. Dobra wojna. No to ta wojna była dużo cięższa. Ale czujecie ten siłę holerowany Empire, nie? No czuję, manewrowanie tymi stakami to nie jest prosta sprawa, jak nam przechwytywać no nie, się potem. Nie, to jest coś, ale tego się można tylko nauczyć walcząc, w żaden inny sposób. To też dosyć duży problem z tym, że jest trochę opóźniania jest i przez to bardzo często, na przykład ja miałem takie dwie bitwy, gdzie powinienem normalnie zdążyć zatrzymać wojsko, a przez to, że jest opóźnienie i lagi, to poszło na walkę. A nie, no my nie mamy żadnych lagów. Znaczy przynajmniej po naszej stronie nikt nie odczuwał żadnych lagów. Nie, czasami jest tak, że klikniesz i po jakichś, nie wiem, dwóch sekundach dopiero armia idzie. Właśnie o tym mówię, nie? Że jest tak, że to generalnie ma znaczenie tylko podczas walki, nie? Że wystarczy, że... Ewentualnie możemy na jedynce zrobić kolejną wojnę czy coś. Nie, na dwójce spoko, mówię, no, bo na jedynce to znowu będzie strasznie długo to wszystko. Ewentualnie mogę jedynkę włączać na momenty, kiedy jest dosyłanie do bitew.